Twój związek jest bliski rozpadu, już zaczynacie rozmawiać na temat rozstania, rozwodu. Ty jednak chciałbyś to uratować, chciałbyś jednak zrobić wszystko, żeby odbudować ten związek i w sumie nie wiesz, od czego zacząć, nie wiesz, jak to zrobić. Porozmawiamy sobie o tym z Filipem. Cześć Marcinie. Jak spróbować jeszcze to wszystko naprawić i co zrobić, żeby w ogóle tą całą sytuację jakoś odkręcić? W jakiej sytuacji są osoby, które myślą o tym rozstaniu, co się dzieje w ich głowach, żebyśmy jeszcze lepiej to zdefiniowali? Jak wyglądają klienci, którzy do Ciebie przychodzą, z jakimi pytaniami, rozterkami? Często jest to już sytuacja, kiedy ten związek rzeczywiście zbliża się ku końcowi. Często już nie ma w nim czułości, nie ma bliskości, nie ma seksu. Żona już od dłuższego czasu mówi, że jest nieszczęśliwa, że się nic nie zmieni, to ona sobie tego nie wyobraża. Czyli ten mężczyzna dostaje te sygnały, bardzo często je ignoruje. Często są to mężczyźni, którzy są zapracowani, albo dlatego, że tak rozbudowali swój biznes, albo dlatego, że generalnie stosują rodzaj ucieczki w biznes, w pracę, żeby nie przebywać w domu i tego wszystkiego nie znosić. Czyli są nieobecni, przemęczeni, niezainteresowani bliskością i po prostu to wszystko nie działa. I przychodzi taki moment, kiedy ta żona stawia już jakiś taki bardzo ważny deadline, mówi: słuchaj, jeżeli się nic nie zmieni, to ja odchodzę. No i z różnych powodów u niektórych mężczyzn jednak się coś takiego aktywuje, że oni postanawiają, że jednak chcą o to zawalczyć i wtedy do mnie trafiają. Jakie są pierwsze kroki? Jakby czy to jest zawsze do odratowania, czy czasem już się nie da tego odratować, czy są duże szanse, żeby to wszystko jednak posprzątać? Oj, to zależy od wielu rzeczy. Zależy, jak bardzo już kobieta ma dość i czy już po prostu zamknęła ten kanał miłości całkowicie i już po prostu straciła cierpliwość. To jest jedna rzecz, a z drugiej strony głównie zależy od zaangażowania tego partnera i tego, na ile on jest w stanie włożyć pracy, wziąć odpowiedzialność za siebie i po prostu przetransformować to, jak żył do tej pory. To co nie gra, że dochodzi do takiej sytuacji? Często jest tak, że mężczyźni są po prostu pasywni, nie wiedzą, kim są, czego chcą od życia, czego chcą od swojej partnerki. Poprzez wieloletnią pasywność pozwolili swojej partnerce decydować o kluczowych rzeczach w związku, w życiu, a następnie, ponieważ ona o tym decydowała, to często robiła je pod siebie, a nie pod tych mężczyzn, więc oni są w sumie nieszczęśliwi, niezadowoleni, ale nie mieli odwagi usiąść, porozmawiać, przegadać to, spróbować to przekształcić tak, żeby również ich, żeby ich to zadowalało, tylko bardzo często się obrażają i żeby zrobić na złość i pokazać swój bunt, to właśnie wchodzą w pasywność, pewnego rodzaju brak zainteresowania i udawanie, że wszystko jest okej, chociaż wcale nie jest okej. Świetny film, nie jestem pewien, czy jest na polskim Netflixie, bo byliśmy teraz w Stanach, więc tam się zmienia filmy, które się pojawiają. W zeszłym roku nazywa się Old Dads, czyli Starzy Ojcowie. Genialnie pokazuje to, o czym właśnie mówisz, jest taka sytuacja na początku pokazana, że jest trzech facetów, którzy założyli firmę, są też przyjaciółmi i na co dzień spędzają czas ze sobą, ze swoimi żonami i ze swoimi dziećmi. Każdy ma zupełnie inne życie, każdy ma zupełnie inną partnerkę, ale to, co ich łączy, to z czegoś są niezadowoleni w związku, z czegoś są niezadowoleni w firmie i kryzys, który przychodzi, to oni sprzedają firmę i okazuje się, że jest nowy szef, który jest małolatem, który ma 20 ileś lat, 28, wyrzuca ich z tej firmy, którą właśnie kupili, więc oni są i niezadowoleni ze swojego małżeństwa na jakichś płaszczyznach, tracą pracę i dochodzi do pewnego przewartościowania, dyskusji na temat sensu życia, sensu związku, tego, co im nie pasuje. I tak, może nie zdradzając zbyt dużo, ale film kończy się takim, wiesz, nie, przewartościowaniem, rozmową szczerą z żoną. Zwaliliśmy, było to źle prowadzone, zaniedbaliśmy cały ten związek, jak możemy to naprawić i doszło do szczerej rozmowy. Czy nie masz takiego poczucia, że ta szczera rozmowa... Tak, ona jest konieczna i bardzo często jest tak, że w sumie ta transformacja powinna się zacząć od takiej szczerej rozmowy. Czyli jak już naprawdę dochodzimy do wniosku, że się nie poddajemy, chcemy to uratować, to powinniśmy sobie naprawdę zamknąć się ze swoją żoną na kilka dni w domu. Może kupić wino do tego. I po prostu powiedzieć jej: dobra, powiedz mi tak szczerze, co ci nie odpowiada, czego ci brakuje,
czego nie ma już od wielu lat, za czym tęsknisz, co byśmy chcieli zmienić w naszym życiu. I ważne jest, żeby mężczyzna był w stanie podejść do tej rozmowy w taki sposób, że nie będzie się bronił, nie będzie się czuł atakowany, nie będzie się z tym kłócił, nie będzie dyskutował, nie będzie udowadniał, że jest inaczej. Po prostu będzie to wszystko przyjmował. Nie? I z drugiej strony tak samo on powie to swojej żonie, że jak żona mówi, to on po prostu słucha, nawet sobie zapisuje, bez bronienia się, to jest jej perspektywa, to są jej uczucia, to jest to, jak ona to postrzega. I myślę, że początkowo ludzie nie mają odwagi i rozmawiamy o takich powierzchownych rzeczach, im ta rozmowa trwa dłużej i robi się coraz bardziej nieprzyjemnie, ale też pojawia się pewien rodzaj intymności, bliskości, tym wchodzimy głębiej. I często to jest kilka dni takich naprawdę nieprzyjemnych, bo to całkowicie rozwala nam nasz wizerunek samych siebie. To nie jest tak, że jak facet jest w małżeństwie, krótszym, dłuższym czy jakimś tam związku, to on uważa, że jeżeli pracuje i dostarcza pieniądze i ten dobrobyt w rodzinie, to jest wszystko, co powinien on zrobić i to jest taki fundament tego niezrozumienia? Często tak jest. Do tego dochodzi masa rzeczy. Do tego dochodzi język miłości, jakiego używamy na przykład. Nie? Mm. I jeżeli dla mężczyzny głównym językiem miłości jest to, że on się opiekuje rodziną i dostarcza i tak dalej, no to on czuje, że on przecież kocha tą rodzinę, no bo wyraża to. Nie? I jeżeli my nie znamy naszego partnera, nie zadamy sobie trudów, żeby go poznać, jaki jest jego język miłości, no to możemy się bardzo mijać. Możemy dawać naszemu partnerowi coś, co on bardzo nisko ocenia w tych językach miłości. I my będziemy nam się wydawać, że my robimy coś super, a on dla niego to będzie takie malutkie i że w sumie nie będzie to działać. Więc po prostu mijamy się z nieświadomości i z braku wiedzy. Rzeczywiście wielu mężczyzn tak podchodzi, że moim zadaniem jest po prostu zarobić pieniądze, przynieść je do domu i mogę sobie siedzieć przed telewizorem i nic nie robić. No ale no, trudno sobie wyobrazić, żeby stworzyć dobrze działający związek funkcjonując w ten sposób. Genialne ćwiczenie, które widziałem, żeby wypisać listę rzeczy, które robię dla drugiej osoby, a żeby druga osoba to oceniła w ran od 1 do 6, na ile ona to zauważa, na ile to jest dla niej wartościuje. Nie? Czyli na przykład, jeżeli hipotetycznie wynoszę śmieci, to żona to docenia na 1 z 6. Tak? To jest mała rzecz dla niej. Ale na przykład już spędzenie godziny razem w kinie, to 2 godziny, nie? To już ocenia na 5. A na przykład ja myślałem, że wynoszenie śmieci jest ważniejsze niż chodzenie do kina. Myślę, że w ogóle kobiety uwielbiają dostawać uwagę od mężczyzn, więc to nawet Jordan Peterson mówi, że żeby związek dobrze funkcjonował, to musimy poświęcić 90 minut w tygodniu na prawdziwą intymność z partnerem. I to wystarczy do podtrzymania relacji, do podtrzymania związków. Dużo ludzi żyje w taki powierzchowny sposób, czyli wraca z pracy, opowiada, co było w pracy, w sumie streszcza swój dzień. Ja zawsze walczyłem o to w relacji, żeby nie marnować czasu na coś takiego, bo dla mnie to był zmarnowany czas. Nie? Ja robiłem coś, co musiałem zrobić, co było moim obowiązkiem przez 8 godzin i nie chcę tracić jeszcze 40 minut na opowiadanie o tym, co robiłem przez te 8 godzin, bo mi jest po prostu szkoda tego czasu. I czasami jak miałem taki kłopot z moją partnerką, to mówiłem, słuchaj, mnie o wiele bardziej interesuje, co ty przeżyłaś, w momencie, jak to robiłaś, co się w tobie działo, jakie miałaś retrospekcje, co sobie myślałaś, co wtedy czułaś, co w związku z tym postanowiłaś na wewnętrznym poziomie, bo wtedy ja ciebie poznaję, ja nawiązuję z tobą kontakt, my jesteśmy w prawdziwej intymności, a jak ty mi streścisz swój kalendarz, to mi to nic nie daje, nie? Ja w żaden sposób mnie to do ciebie nie przybliża. Więc my możemy sobie rozmawiać z partnerem i te rozmowy mogą nie generować żadnej bliskości. Fajne. I żadnej namiętności, i żadnego prawdziwego kontaktu, a możemy sobie, czyli nie rozmawiamy o tym, co się wydarzało, tylko rozmawiamy o tym, co się wydarzało w nas w związku z tym, co przeżywaliśmy w ciągu dnia. Nie? Jak się zmieniała nasza perspektywa postrzegania życia, jakie wyciągaliśmy wnioski, decyzje na przyszłość. Bo to jest dla mnie, to jest bliskość taka prawdziwa. I jeżeli my dbamy o to, żeby w relacji był czas na to, no to będziemy się ciągle czuli połączeni z tym partnerem i będziemy widzieć, jak on się zmienia, jak on się transformuje, jak on się rozwija, więc on nie będzie nudny i monotonny, bo o to w tym wszystkim chodzi. Tylko oczywiście,
żeby móc o tym rozmawiać, to ten mężczyzna musi mieć to wewnętrzne życie, które on w nim samym się musi to wydarzać. A jeżeli on żyje w taki bardziej tępy sposób, czyli po prostu nie jakoś nie obrabia potem emocjonalnie, intelektualnie tego, co się dzieje w jego życiu, tylko przeżywa to na automacie, no to on oczywiście w ogóle nie będzie potrafił wejść w taką rolę, więc tutaj jest kwestia tego, żeby mężczyźni nabrali odwagi jednak poznać siebie, poznać swoje emocje, pójścia na terapię, pójścia na jakiś mentoring, na męską grupę, bo to jest to, co ja uczę, czego ja uczę mężczyzn na męskiej grupie, że my zaczynamy rozmawiać o tym, co my czujemy, co się w nas dzieje, jakie mamy lęki, jakie strachy, co w związku z tym chcielibyśmy zrobić. I ja też zauważam, że początkowo tacy mężczyźni, którzy nie są do tego przyzwyczajeni, ja ich pytam, no co ty czujesz? No ja nie wiem, co ja czuję. Nie? I 10 razy powtarza, że on nie wie, co on czuje. I na żonę by coś tam trochę huknął, żeby mu dała spokój i na tym by się skończyło. A na grupie ja mówię, stary, no ale wiesz, jesteś dorosłym facetem, a nie 5-latkiem. Co znaczy, że ty nie wiesz, co ty czujesz, nie? To każdy z nas się otwiera, dzieli się tym i albo chcesz być w tej bliskości z nami, no to wejdź w siebie i się dowiedz, co ty czujesz, albo zrób coś, żebyś nawiązał sam kontakt, no albo inaczej, to trochę nie jest miejsce na taką powierzchowność. I ci mężczyźni początkowo się przełamują, a potem są ultra szczęśliwi z tego, że mówią, kurde, jakie to fajne uczucie, jak mnie to pogłębia i w ogóle jakie te rozmowy są ciekawe. Ja myślałem, że to jest trudniejsze, a to wcale nie jest takie trudne. Więc to jest bardzo ważne, żeby wejść właśnie w tą retrospekcję poznawania samego siebie i powiedzenia również kobiecie, słuchaj, ja chcę to zmienić, biorę się za to na poważnie, biorę odpowiedzialność za te wszystkie rzeczy, których nie robiłem, naprawdę, widzę to teraz, widzę, co jest po mojej stronie i zrobię dużo, żeby to wszystko przekształcić i żeby to wszystko zmienić. I zaczynamy to wprowadzać w życie. Jeżeli potrzebujesz pomocy w uratowaniu swojego związku i rozpoczęcia tej pracy, o której mówiliśmy dzisiaj, to zapraszam Cię w najbliższy poniedziałek o godzinie 19 na mój darmowy webinar, gdzie dokładnie dowiesz się, jak rozpocząć tę pracę i dostaniesz również moje wsparcie w tym, jak przez to wszystko przejść. A wszelkie informacje na ten temat znajdziesz w linku w opisie. A teraz już wracamy do odcinka. A może on oczekiwać wsparcia od żony w całym tym procesie? No słuchaj, to nie będzie łatwe, jednak przez ostatnie x lat było to zaniedbane. Tak, i tu jest dużo takich rzeczy, jak się ten proces zaczyna i ja często pracuję z mężczyznami, to oni biegną do tej swojej żony i opowiadają jej o wszystkim, co tam się dowiedzieli, co chłopaki opowiadali na grupie i coś tam. I to też jest takie trochę właśnie, jak synek biegnie do mamusi się pochwalić, co tam koledzy zbroili, jakie brzydkie słowo powiedzieli. I ja uczę mężczyzn, że słuchaj, to jest lojalność z mężczyznami, to jest nasza solidarność, to jest twoja praca, ty od mężczyzn dostajesz wsparcie, więc nie możesz zdradzać mężczyzn i biec do mamusi i jej tych wszystkich rzeczy opowiadać. Poza tym to jest niepotrzebne, żeby ona przechodziła cały twój wewnętrzny proces, widziała twoje rozterki i tak dalej, bo ty się starasz stać takim pewnym siebie męskim facetem, o którego można się oprzeć, nie? Więc to nie jest do końca proces, do którego my powinniśmy wpuszczać tą naszą partnerkę. Z drugiej strony oczywiście, że możemy ją poprosić o trochę cierpliwości, o to, żeby nam dała 3-4 miesiące. Nie powinniśmy oczekiwać, że ona natychmiast zaufa tym naszym zmianom i powinniśmy oczekiwać tego, że po jakimś czasie ona nas zacznie testować i sprawdzać, czy to na poważnie, czy my jesteśmy stabilni w tym, solidni. No bo ona musi się przekonać, czy tak jest, więc te testy ten mężczyzna musi zdawać. Natomiast ważne jest też to, żeby tego nie robić dla naszej partnerki, bo to jest znowu zasłużenie na miłość mamusi. O to miałem pytać właśnie. Tylko, że my to robimy dla siebie jako facet. Po prostu, że to jest nasza transformacja, to jest nasze życie, nasza reszta życia. I my to robimy po to, żeby stać się innym, atrakcyjniejszym, ciekawszym facetem. Robimy to sami dla siebie, żeby zacząć siebie szanować, nie mieć już tych wyrzutów sumienia i tego poczucia winy permanentnego, że po prostu marnujemy życie. Więc robimy to dla siebie po to, żeby zbudować cudowne męskie życie. I jeżeli przy okazji uda nam się uratować ten związek, super. Jeżeli nam się nie uda, to przygotowaliśmy się do nowego związku i ta praca i tak nie pójdzie na marne, nie? Idealne porównanie jest często biznesowe tym razem, bo wiem, że dużo osób prowadzi swój biznes. Prowadzimy biznes, gdzie my jesteśmy tym biznesem i mamy jakichś tam pomocników
i przygotowujemy się do sprzedaży tego biznesu, tak? Chciałbym ten biznes sprzedać, zaczynamy go układać, wycofywać się z niego, delegować, układać procesy, systemy. I dochodzimy do momentu, kiedy my nie jesteśmy w tej firmie potrzebni, czyli staliśmy się prawdziwym właścicielem firmy, my już jej nie chcemy sprzedawać. Bo ona już jest tak poukładana i zarabia nam pieniądze bez naszego wysiłku, to po co ją sprzedawać? I tu bardzo podobnie, że w zasadzie jeżeli efektem ubocznym stania się prawdziwym mężczyzną, zintegrowanym, będzie to, że ten związek zostaje uratowany, rewelacja. Jeżeli nie, to robiliśmy to dla siebie. I myślę, że też taka coś, co w głowie łatwo się przekłada, u mnie przynajmniej tak było, tak, jakaś taka wajcha się przyłożyła, że moment, kiedy zrozumiałem, że ja w zasadzie wszystko robię dla siebie. Chcę iść na siłownię, nie robię tego dla kogoś, robię to dla siebie. Prowadzę biznes, nie robię tego dla kogoś, robię to dla siebie. Że to nie jest tak, że ktoś ode mnie czegoś oczekuje. Ja robię to dla siebie i to w tym momencie, jak mam już poczucie, że robię to dla siebie i robię to, bo chcę, dużo łatwiej jest to zrobić. No i właśnie, teraz mamy to wsparcie kobiety, które może być przydatne na zasadzie daj mi kilka miesięcy, ale tak naprawdę dostajemy to wsparcie od facetów. Stajemy się lepszym facetem. I teraz pytanie do ciebie, czy to nie jest tak, że my stawiamy się w tej sytuacji, że to my zawiniliśmy w 100%, a kobieta to generalnie nic nie zawiniła? Początkowo jest bardzo trudno to określić, bo jeżeli my zaniedbaliśmy wyzwania w naszym życiu i poszliśmy na łatwiznę, poszliśmy w lenistwo i pasywność, to my w sumie nie wiemy, jaką mamy kobietę. Nie wiemy, czy ona jest fajna, czy nie, czy to, że ona się zrobiła złośliwa i uszczypliwa, to jest tylko jej reakcja na naszą pasywność i na to, że my nie reagujemy, czy to jest jej natura. Więc dlatego ja w ogóle nie pracuję z kobietami i w ogóle nie pracuję z mężczyznami nad ich partnerkami. Tylko mówię, słuchaj, nie interesuje mnie, jaka jest twoja partnerka. Nie? Dopóki my ciebie nie poukładamy i ty nie wypracujesz tych rzeczy, to ja nie wiem, czy ona taka jest, czy nie, bo to jest tylko twoja opinia. I w momencie, kiedy mężczyzna przechodzi tą transformację, to bardzo dużo wychodzi, jak reaguje na to jego partnerka. Bo jeżeli ta partnerka jest dojrzała, jest mądra, to ona będzie przeszczęśliwa i on będzie to wspierać, tego mężczyznę. Oczywiście z pewną dozą braku zaufania dotąd, aż naprawdę się przekona, ale jednak będzie go wspierać i rozkwitnie, otworzy się, zaufa mu i często jest taki ponowny miesiąc miodowy w związku. Natomiast może się okazać, że to będzie triggerować bardzo dużo negatywnych emocji w tej partnerce, bo ona nagle straci poczucie własnej wartości, nagle ten mężczyzna stanie się zbyt atrakcyjny, zbyt ogarnięty i ona zacznie torpedować te jego wysiłki. A po co ty chodzisz na tą siłownię? A komu ty się chcesz podobać? A już jesteś za stary, a nie wygłupiaj się, a może co jeszcze jakaś małolata ci w głowie? I nagle po prostu okazuje się, że ta transformacja wymusza na tej partnerce też wyjście ze swojej strefy komfortu i zadbanie o siebie. I łatwiej jest ściągnąć kogoś w dół, niż samemu włożyć ten wysiłek. Więc my się po prostu bardzo szybko dowiadujemy, z kim my tak naprawdę jesteśmy, jak wykonamy sami tą pracę. To jest ciekawe, bo widzisz, wszystko co ja robię uczy tego, żeby mężczyzna wziął odpowiedzialność za swoje życie. Bo jak my bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, to zaczynamy mieć nad nim kontrolę we wszystkich przestrzeniach. Dopóki wydaje nam się, że miłość jest gdzieś na zewnątrz, że sukces to gdzieś tam inni, że nie wiem, wysiłek fizyczny i fajne ciało to już nie dla mnie, bo już jestem za stary. Jeżeli te rzeczy są na zewnątrz, poza nami, no to my albo wchodzimy w rolę ofiary, albo po prostu jesteśmy pasywni, bo w sumie nie mamy wpływu na to. A jak bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, to nagle możemy wszystko. Powiedz mi, bo fajnie się też pracuje na różnych historiach sukcesu, tak? Że ktoś to przez to przeszedł. Jak reagują na to partnerki w momencie, jeżeli stwierdzają jednak, że ten związek jest fajny, utrzymany? Jak to wygląda? Znaczy, no, ja nawet ostatnio dostałem wiadomość od jednej pani, która mi powiedziała, że bardzo chcę podziękować za uratowanie naszego małżeństwa. Nasze małżeństwo wisiało na włosku, już byliśmy po rozmowach o rozstaniu. Mój mąż kupił pana kurs, zaangażował się w to i w przeciągu 2,5 miesiąca stał się innym facetem. Nie mogę wyjść z podziwu, jaką przeszedł transformację i chcieliśmy panu za to podziękować. Nie? Ja napisałem w tej wiadomości, że proszę pogratulować mężowi, bo skoro tak się wydarzyło, to musiał włożyć naprawdę dużo pracy i samozaparcia, żeby się tak przekształcić w takim krótkim okresie czasu, więc na pewno skorzystał z tej wiedzy, która tam była, ale też włożył bardzo dużo pracy sam. No i widzę, że rzeczywiście i wielokrotnie tego doświadczałem,
że te dziewczyny mówiły, ja nie wiem, co ty tam robisz na tej męskiej grupie, czy tam z tym swoim coachem, ale rób to, bo to działa, bo to jest dobre. Dlatego, że bo w sumie wielokrotnie my się uczymy rzeczy, które dla mężczyzn tak wstępnie są kontrintuicyjne i oni by w życiu sami na to nie wpadli i im się wydawało, że to, co oni robili do tej pory, było okej. Nie? I nagle się dowiadywali, że w sumie to miało fatalne skutki, z których nawet nie zdawali sobie sprawy. Więc w Polsce jest fajnie, bo widzisz, jak ja się tego uczyłem w Stanach, to tam jest dużo takich silnych, męskich, trochę neurotycznych kobiet i się okazywało, że ten współczynnik tych związków, które się dało ratować i kobiet, które fajnie na to reagowały, był poniżej 50%. A w Polsce ja bym to określił nawet tak 75-80% kobiet po prostu mówi no w końcu, nie? Wiesz, tam też jest mocne społeczne przyzwolenie na rozwód, na rozstania i to jest całkowicie normalne. Myślę, że w Polsce to nie jest tak powszechnie akceptowalne, przez to też większa chęć do włożenia pracy i ten taki, wiesz, bufor, kiedy już naprawdę się rozstajemy, jest trochę dłuższy. Poza tym z tego, co ja rozmawiam z kobietami, coś tam do mnie piszą, to one często są w takim zawieszeniu. One są nieszczęśliwe z tym partnerem, marzą o tym, żeby on chciał się tą wiedzą zainteresować, chciał się zmienić, czekają na to i mówią, że w sumie same nie wiedzą, co zrobić, czy już odejść, bo to wygląda na to, że już nie ma nadziei, czy jednak pozostać i jakoś wpłynąć na to. I często dostaję od kobiet wiadomości, co ja mam zrobić, żeby zainteresować pana wiedzą mojego męża. Nie? Jak ja mam to zrobić, żeby mu to podsunąć, żeby on z tego skorzystał. Czyli to pokazuje taką naturę tych kobiet, że one ciągle czekają i że im zależy, a nie mówią, jesteś do dupy, w ogóle rozstaję się z tobą. Nie? Widziałem takiego gościa na YouTubie, jakieś takie głupoty gadał o męskości. W ogóle weź sobie go zobacz, bo nie mogę go słuchać. Nie, to jest kłopot, bo często mężczyzna czuje się tak atakowany przez tą swoją partnerkę, że jak ona mu podsuwa taką rzecz, to on mówi, o, nie mam ochoty tego oglądać. Następny jakiś ciul, który mi powie, że jestem do dupy, nie? I po prostu negują to z założenia. No i trochę się im nie dziwię, bo mają takie podejście. No poza tym to jest trudne spotkać się w końcu z tym i przyjąć do wiadomości, że od 15 lat robię dużo rzeczy nie tak. No ja wiem, ile ja zamiatałem pod dywan różnych rzeczy. Jak się zacząłem za to zabierać, to się okazało, że ten dywan wyglądał tak. No właśnie. I tego jest dużo, tylko że no, albo jesteśmy całe życie niewolnikami tego i mamy naprawdę smutne i nudne życie, albo w końcu, ja w ogóle myślę, że to jest kwestia tego, czego ja się staję ostatnio coraz większym fanem i co dzisiaj jest niepopularne. To znaczy to, że my dzisiaj żyjemy w świecie, w którym ludzie chcą mieć jak najmniejszy wysiłek, chcą kolekcjonować przyjemne chwile i nie wkładać wysiłku w nic. I dla mnie to jest równia pochyła, to jest przepis na tragedię taką światową, społeczną, osobistą. I jedynym sposobem na to, żeby mieć spełnione życie, to jest wchodzić w wyzwania, to jest mieć wewnętrzną dyscyplinę, to jest wchodzić w te trudne przestrzenie, czyścić je, przepracowywać, wzbogacać się, stawać się coraz lepszym mężczyzną, coraz bardziej zdyscyplinowanym, coraz mniej marnować czasu na niewłaściwe rzeczy, które nigdzie nie prowadzą, budować relacje ze społecznością, budować relacje z bliskimi i im dłużej żyję, tym bardziej doceniam te wszystkie właściwości, nie? Poprosiłem Boga, żebym był silnym mężczyzną, więc dał mi wyzwania. No dokładnie, piękny cytat. Faktycznie, patrząc na to z tej perspektywy, to myślę, że każda osoba, która dotrwała do tego momentu odcinka, ma już tą świadomość, że ta praca ich czeka i pytanie, czy na tą pracę patrzą jak na pracę, czy z otwartymi ramionami ją witają i mają właśnie poczucie, że wyłączają się z tego automatu, którym żyli przez lata. Ja ostatnio też sobie uświadomiłem, że przeżyłem około 14 tysięcy dni do tego momentu. Pamiętam ile? 300 dni, 400 dni, 3%, nie? Totalnie abstrakcyjne, że uświadamiamy sobie, że większość naszego życia też nie pamiętamy, żyliśmy na automacie, dni były nieistotne. No domyślam się, że każdy kolejny twój dzień jest coraz bardziej ekscytujący i wręcz zapominasz je, bo masz tyle ciekawych rzeczy, nie? Oby tak było. Wiesz, też ciągle przeżywam pewne dni trochę na automacie, natomiast no jednak medytacja, jednak to ćwiczenie obecności, jednak wracanie do tu i teraz,
budzenie tego wewnętrznego dzikusa, życie poprzez impulsy, poprzez zuchwałość, wyciąga nas z tej monotonii, powierzchowności, automatyki. Ciekaw jestem, czy to, co powiedziałem, tych mężczyzn, którzy są w tej trudnej sytuacji, czy w jakiś sposób was to przekonało do tego, że warto spróbować? Jeżeli tak, to super. Jeżeli potrzebujecie pomocy przy tym, to ja chętnie przy tym pomogę. Dla tych, którzy nie, może potrzebujecie jeszcze troszkę poczekać albo pocierpieć, albo musicie odkryć, że wasza partnerka właśnie odchodzi i wtedy dopiero odkryjecie, że to jednak ma sens. Napiszcie, co o tym myślicie w komentarzach. Do zobaczenia.